Cześć, mam na imię Paulina i witam Was serdecznie na moim kanale. Jakiś czas temu dodałam na forum ciążowym post, że rodziłam w szpitalu na Ujazdku i chętnie odpowiem na Wasze pytania. Dostałam ich bardzo dużo w wiadomościach prywatnych, większość się powtarzała, więc postanowiłam je podsumować i odpowiedzieć na nie podczas tego filmu. Najczęściej pojawiającym się pytaniem było, jakie są ceny apartamentów. A więc tak, ja rodziłam jeszcze w listopadzie. W listopadzie były stare ceny, z tego co się zdążyłam zorientować, od stycznia tego roku są nowe. I jeżeli chodzi o ten najmniejszy apartament, on kosztuje 950 zł za dobę. Później jest 1100 zł za dobę oraz 1300 zł za dobę. To są ceny, które obowiązują od stycznia tego roku. Pytałyście również, czym te apartamenty się od siebie różnią. A więc tak, ten apartament, który kosztuje 950 zł za dobę, ma powierzchnię około 10 m kwadratowych i ma dla osoby towarzyszącej rozkładany fotel do spania. Apartament za 1100 zł za dobę ma powierzchnię około 20 m i dla osoby towarzyszącej jest rozkładana wersalka. Jeżeli chodzi o apartament za 1300 zł za dobę, dodatkowo posiada zewnętrzny aneks kuchenny, na którym znajduje się mikrofalówka. Kolejne pytanie przewijało się też dość często. Było to, co w przypadku, gdy urodzi się w innym terminie niż podało się przy rezerwacji apartamentu. To tak, jeżeli chodzi o poród przez cięcie cesarskie, jeżeli się podaje ten termin, to jest zagwarantowany apartament. Jeżeli chodzi o poród siłami natury, to termin, który biorą pod uwagę, jest ten, który podajemy. Jeżeli się urodzi w innym terminie, a nie ma tego apartamentu wolnego, to dostaje się apartament inny. Jeżeli jest to tańszy apartament, to zwracają środki, zwracają różnicę. Jeżeli jest to apartament droższy, my nic nie dopłacamy w tym przypadku. Kolejne pytanie. Czy jeżeli wyjdzie się wcześniej, to są zwracane pieniądze? Tak, apartament opłaca się z góry na 3 doby. Jeżeli zdarzy się tak, że wyjdziemy po 2 dobach, to ta różnica za 1 dobę jest nam zwracana po kontakcie z panią menadżer. Czy można apartament przedłużyć, jeżeli trzeba zostać dłużej w szpitalu? Tak, jak najbardziej. Apartamenty się da przedłużyć, jeżeli są wolne i jeżeli pani menadżer wyrazi na to zgodę. Jeżeli nie chcemy przedłużać pobytu w apartamencie, możemy się przenieść wtedy na bezpłatną salę. Kolejne pytanie. Czy partner mąż może przebywać w apartamencie? Tak, jak najbardziej partner lub mąż może przebywać w apartamencie. Tak jak wspomniałam, ja rodziłam w listopadzie. W listopadzie było tak, że jeżeli partner był zaszczepiony, to mógł wchodzić i wychodzić. Jeżeli partner lub mąż byli niezaszczepieni, wchodzili i wychodzili z Wami po 3 dobach. Czy są odwiedziny w apartamentach? Nie, w apartamentach na ten moment nie ma odwiedzin. Jak wygląda przyjęcie do szpitala? Ja byłam przyjmowana na planowe cięcie cesarskie. Cięcie miałam zaplanowane na rano 19 listopada. Do szpitala zgłosiłam się 18 listopada na izbę przyjęć. Tam zostałam poproszona do pokoju, gdzie miałam przygotować dokumenty. Jeżeli chodzi o dokumenty, to był to dowód osobisty. Była to karta ciąży, był to wynik grupy krwi, wynik musi być potwierdzony, wymazy w kierunku GBS-u, był to HIV, HCV, HBS, AG i OWA i miałam też skierowanie na cięcie cesarskie. Dodatkowo, jeżeli się zażywa jakieś leki, preferowane jest, żeby mieć przy sobie taką listę z lekami, które się zażywa, w jakiej częstotliwości i w jakich dawkach. Kolejne pytanie odnośnie wyżywienia w apartamencie. A więc tak, jedzenie jest do wyboru z karty. Codziennie możecie wybrać każdy posiłek spośród 2 pozycji. Rano przychodzi położna, która zapisuje Wasz wybór na kartce i przekazuje panią kucharkom. Zrobiłam takie zdjęcie. Jak wygląda cięcie cesarskie? Ja miałam cięcie cesarskie 19 listopada rano. Do szpitala, tak jak wspomniałam wcześniej, byłam przyjęta 18 listopada po południu. Po wypełnieniu wszystkich formalności na izbie przyjęć, zostaliśmy z mężem zaprowadzeni do apartamentu. Tam została mi pobrana krew oraz dostałam kroplówkę. Następnego dnia rano około godziny 8 dostałam kolejną kroplówkę. Około 8:20 zostałam zaprowadzona na salę przygotowawczą do cięcia cesarskiego. Tam otrzymałam następną kroplówkę. Była to bodajże kroplówka przeciwwymiotna. I po zejściu tej kroplówki poszłam na salę operacyjną.
Na sali operacyjnej czekała na mnie pani anestezjolog, która przeprowadziła ze mną taki krótki wywiad na temat doboru odpowiedniego dla mnie znieczulenia. Otrzymałam znieczulenie miejscowe, czyli takie, gdzie nie czuję od pasa w dół, że jestem znieczulona od pasa w dół. I po otrzymaniu tego znieczulenia pani anestezjolog mówiła, jak to będzie wyglądało. To znaczy, że nie będę odczuwała bólu, ale będę czuła wszystko to, co się będzie działo. Czyli jeżeli będzie jakieś szarpnięcie, jeżeli będzie jakieś naciśnięcie, to wszystko to będę odczuwała. O godzinie 8:49 synek pojawił się na świecie. Został mi na chwilkę pokazany, następnie został zmierzony, zważony. Po zmierzeniu i zważeniu zostałam poinformowana, ile dostał punktów i następnie został mi dany do przytulenia na chwilkę. Po przytuleniu dziecka pojechał syn do taty do apartamentu, gdzie tata mógł kangurować dziecko. Ja zostałam jeszcze na sali operacyjnej z tego względu, że byłam jeszcze zszywana. Po zszyciu mnie zostałam przewieziona do apartamentu, gdzie czekał na mnie mąż z synem. I tam w apartamencie został mi syn przystawiony do piersi, gdzie mogłam go spróbować nakarmić. Jeżeli chodzi o poród w apartamencie, po cięciu cesarskim zostajecie od razu przewiezione do apartamentu. Jeżeli nie macie apartamentu, to po cięciu cesarskim trafiacie na salę pooperacyjną i dopiero po kilku godzinach zostajecie przeniesione na zwykłą salę. Po ilu godzinach odcięcia cesarskiego jest pionizacja? Ja miałam pionizację po około 6 godzinach. Trzy osoba towarzysząca może być przy porodzie. Ja miałam cięcie cesarskie i przy cięciu cesarskim osoba towarzysząca nie może uczestniczyć w porodzie, ponieważ jest to operacja. Jeżeli chodzi o poród siłami natury, to tak jak najbardziej osoba towarzysząca może być przy porodzie. Czy parking jest w cenie apartamentu? Nie, parking nie jest w cenie apartamentu. Parking jest firmy zewnętrznej, z tego co się orientowałam, i bodajże kosztuje 7 zł za godzinę. Czy można liczyć na pomoc doradcy laktacyjnej? Tak, jak najbardziej. U mnie taka doradca laktacyjna była dwa razy. W pierwszy dzień po porodzie i w dniu wypisu. Dodam, że ja wychodziłam po 2 dniach. Urodziłam w piątek, w niedzielę wychodziłam do domu, więc doradca laktacyjna była u mnie w piątek i była u mnie w niedzielę przed wyjściem. Ja też specjalnie nie prosiłam o doradcę laktacyjnego, więc jeżeli ktoś prosi, to jak najbardziej ta doradca laktacyjna przyjdzie troszeczkę częściej. Czy przed przyjęciem są robione testy na COVID? I tak jak wspomniałam, ja rodziłam w listopadzie i osoba zaszczepiona testów na COVID nie miała robionych, osoba niezaszczepiona testy na COVID miała robione. Jeżeli chodzi o tą sytuację, która jest teraz, z tego co wiem, od kilku dni testy nie są już wymagane. Czy dziecko jest kąpane po porodzie? Nie, dziecko nie jest kąpane po porodzie. Szpital teraz nie kąpie dzieci. Jeżeli chcecie, to jak najbardziej położna Wam pomoże wykąpać w szpitalu to dziecko. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka lub komentarz, co jeszcze byście chciały zobaczyć. W planach mam nagranie kolejnego filmu, takiego jak co zabrać do szpitala podczas porodu w apartamencie na Ujazdku. Cześć!